Piękny jest ten świat, co go Allah stworzył, ale najpiękniejszy cudowcą jest ten Persja, ten rajski jabłuszek. Kto nie umie śmiać się z samego siebie, ten nie jest wart śmiać się z bliźni. Kto nie umie radować się małym, tego nie uraduje i największe. Dlatego 10 biedaków śpi pod jedną kołdrą, a dla 3 królów i świat jest za mały. Mądry jest ten świat, co go Allah stworzył, ale najmądrzejszy cudowcą jest ten Persja, ten rajski jabłuszek. Mądry człowiek nie chodzi do lekarza, tylko do adwokata. Bo chociaż jeden i drugi zabierze mu majątek, to od adwokata ma szansę wyjść żywy. Jeżeli masz wątpliwości, kto jest zwykły człowiek, a kto urzędnik, to daj mu bakszysz, lapówkę. Ten, który weźmie, to na pewno nie jest zwykły człowiek. Piękny jest ten świat, co go Allah stworzył, ale najpiękniejszy cudowcą jest kobieta, ten rajski jabłuszek. Tylko głupiec używa na raz wszystko to, co może mieć przez długie lata. Dlatego mądry ma swoją żonę od święta, a na co dzień żony swoich przyjaciół. Kobieta jest jak morska fala, choć chwilowo odpłynie, nie martw się, na pewno wkrótce powróci. I kobieta jest jak górski strumyk, co cicho szemrze, 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 szemrze. Cholera, psia krew i nigdy nie przestanie. Kobieta, słodka Hanum, słodki migdał, słodki rodzynek, nigdy cię nie zdradzi. Jeżeli w dzień twego ślubu żółta wrona 3 razy zakracze. Kobieta i pies to są najwierniejsze stworzenia na ziemi i nie ma nic silniejszego nad ich wierność. Tylko szkoda, że kielbasa jest silniejsza od psa. Piękny jest ten świat, co go Allah stworzył.